Dzień dobry. Dzieci? Młodzież? Ha, ciekawe. A ty jak już tu jesteście, a mnie noga boli, to mam dla was zaproszenie. Malutkie. Wyjątkowe. Chciałbym, abyście poznali mojego przyjaciela, który właśnie przyprawił mnie o ból nogi. No ale cóż, tak z nim czasami jest. Ta-dam! Fajny? Nie widzicie? A, no nie widzicie. No jasne. Jasne, że nie widzicie. Ta-dam! Wiecie, co to jest? Duże skrzypce? Flet? No nie. Od kilkunastu lat słyszę duże skrzypce, flet, saksofon. Nie! Nie, to nie. Wiolonczela też nie. To jest kontrabas. No. Teraz wszyscy już musicie zapamiętać. Kontrabas. Bardzo go kocham. Chociaż mnie noga boli. Bowiem jesteśmy do siebie niezwykle podobni. Na przykład. On, tak samo jak ja, też lubi styl rokoko. I można to pięknie zademonstrować. Bardzo często uwielbia jazz i świetnie się w nim odnajduje. Czasem nawet próbuje swoich sił w muzyce rockowej, rock'n'rollowej i metalowej. Chyba najlepiej jednak, chociaż to jest bardzo subiektywne, odnajduje się w muzyce orkiestrowej. Tam piastuje zaszczytną funkcję, bowiem jak to? U nas w świecie kontrabasowym wiadomo, tylko nikomu nie mówcie, orkiestra zaczyna się właśnie od kontrabasów. Kontrabas potrafi praktycznie wszystko. Można przy nim śpiewać, tańczyć. Trzeba oczywiście uważać tylko na kończyny, żeby sobie ich nie złamać. Ja już sobie obiłem. Słuchajcie, nie przedłużając, zapraszam was serdecznie na rok szkolny 2020-2021 do Szkoły Muzycznej w Opolu. Myślę, że sprawa jest jasna. To najlepszy instrument pod słońcem. Nie trzeba się nawet zastanawiać. Do zobaczenia na lekcjach.